Dzisiaj listy do dwóch kościołów. Celowo je zestawiłem razem, mam tu pewien chytry plan, ale to za chwilę. Kościół w Tiatyrze, to jest końcówka drugiego rozdziału. Jeden chyba z najdłuższych opisów, jeszcze zobaczę Laodiceja, ale też Laodiceja nie. nie chyba nie dorównuje, jeśli chodzi o długość, no ale porównywalna jest, powiedzmy, najdłuższy opis, czyli dla nas jest to już też jakaś taka, jakiś taki prognostyk, że coś, no, dużo się będzie działo w tym kościele i też, że jego ta, bo mówimy, że każdy z tych kościołów ma też jakieś, jakiś odpowiednik w historii kościoła, że też to będzie jakiś dłuższy okres w historii kościoła, no i potem kościół w Sardę Czyli początek trzeciego rozdziału. Podzielimy na dwie części. Najpierw jeden, potem drugi omówimy. A do anioła zboru, zbór nowym widzom, tłumaczę, to jest inaczej Kościół. Właśnie ta eklezja. Wywołani ze świata i zgrupowani razem, skupieni przy Jezusie Chrystusie. A do anioła zboru w teatyrze napisz, to mówi syn Boży który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała. Ale nie chcę się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki. Jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiją. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was. Według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w teatrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na Was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie. Aż przyjdę. Zwycięzcy, i temu kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną. I będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od ojca mego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, Niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, czyli do kościołów. O, widzicie, że to, co mówiłem, że to będzie jakaś grubsza sprawa, jest prawdą w odniesieniu do tego kościoła. Są tu jakieś dziwne rzeczy się pojawiają. Rzeczywiście, ten kościół no, jest, można powiedzieć, jakimś, jakąś sprzecznością samą w sobie. Nie? Zobaczcie, z jednej strony otrzymuje na samym wstępie ogromną pochwałę. To nawet Kościół w Efezie, ten pierwszy, który same pochwały za wyjątkiem tej motywacji. Nie? Czyli mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swą miłość. Wszystko robisz dobrze. Działasz super, truper i full. Ale motywacji, czyli czystej miłości do mnie, Ci już brakuje. Dlatego nawróć się. Tu zobaczcie, mamy ten opis uczynków jeszcze przepyszniejszy, można powiedzieć. Nie? Jeszcze więcej tych uczynków jest, nie. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość. Zobaczcie, wymienione są te cechy. Nie? I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest jeszcze więcej niż pierwszych. Czyli jeśli chodzi. I to są wszystko dobre czyny. Nie? To nie, że on coś złego robi. Nie? Także jest to kościół, który w historii najwięcej zrobił, można powiedzieć, dla Jezusa. Ale mam ci za złe 20 werset, zobaczcie. Czyli nawet nie. Tu się, dlatego tu jest dziwne, bo tam w Efezie to kościół był monolitem, pamiętacie, nie? Jako całość rozpoznawał fałszywych nauczycieli, fałszywych tych tam proroków, zniszczył fałszywe nauki, nie? Tam tych no, nikoleitów i różne takie. Ale porzucił motywację. Tu z kolei mamy tak jakby kościół w kościele. Dwa kościoły. Nie, bo jeden jest ten pełny tych dobrych uczynków dla Boga. Później zobaczcie, że wraca wraca ten opis tych tych pozostałych, zobaczcie 24 werset, a tym pozostałym, na razie zostawiam tę część inną. Pozostałym mówię, nic nie nakładam do was nowego. Nie? Czyli jak gdyby to, co było, róbcie to, co było, nie, nie wchodźcie w te szatańskie nauki zwodnicze. Nie? Trzymaj mocno, Tomasz, aż przyjdę. Nie? Ale w środku pojawia się. Coś w ogóle bardzo dziwnego. Coś niezwykłego. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście i zebę. Co to za licho? Co to jest? No każdy, kto czytał Stary Testament, coś wie. Oczywiście być może to jest jakieś fizyczne babsko, które wtedy zwodziło kościół i starsi tego kościoła, biskupi tego kościoła pozwalali temu babsztylowi robić te straszne rzeczy, nie? To jest niewykluczone, ale imię dla każdego, kto czytał Stary Testament to jest oczywiste. Zobaczmy, 16 rozdział pierwszej, przepraszam, nie 16 tylko chyba dziewiąty rozdział pierwszej księgi królewskiej. 16, przepraszam. Pierwsza królewska, 16 rozdział będzie najgorszy król w dziejach, w dziejach Żydów. Salomon najlepszy król, znaczy w sensie najwięk, naj, najpotężniejszy, bo najlepszy to Dawid. Nie? Jeśli chodzi o serce dla Boga, no to Dawid, ale jeśli patrząc materialny zasięg, nie? materialne dokonania, no to największy król, najmądrzejszy i tak dalej, to Salomon, ale jest też najgorszy. I ma na imię Achab. A wiecie, jak ma na imię rządzia? No to już, już możecie od razu wiedzieć. No zobaczmy tu od 30 wersetu. Lecz Ahab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niż wszyscy najgorsi królowie, jacy tam wcześniej byli, to ten jeszcze przebił najgorszego z najgorszych. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama to był ten taki przygłup, który wiecie, myślał, że podatki można podnosić i będzie więcej, lepiej. Nie? No to, to jest na ministra finansów w rządzie pisowskim by się nadał. Nie? No ale to tam różne tam jeszcze inne głupoty też robił. Ale i tam i jeszcze innych, dobra. Lecz to ten Achab co zrobił? Lecz ponadto pojął za żonę Izebel. Tu właśnie jest to imię. Córkę Ed Baala, czyli Edka, który czcił Baala. Nie? Warto sobie zapamiętać. Edek Baal, króla Sydonu, czyli dziad sakramencki z innej całkiem opcji. Nie? I służył Baalowi. Razem z tą swoją żoncią, oddawał mu pokłon i tak dalej, i tak dalej. Straszne rzeczy wzniósł ołtarz Baalowi. Yy, wiecie, w ziemi świętej. W narodzie Boga. To ten król wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Bala, którą zbudował w Samarii. Kazał też sporządzić aszerę czy inne jakieś, jakieś plugastwo. Czynów takich, pobudzających do gniewu pana Boga Izraela, popełnił więcej aniżeli wszyscy królowie izraelscy jego poprzednicy. Towarzyszyła mu rządzia. Pamiętacie, zaraz w konflikcie z Eliaszem, którym tutaj jest, to nawet ten Achab, tam co się stało, to sobie możecie przeczytać. Bardzo fajne historie. Achab nawet chciał zawrócić ze swojej drogi. I w strachu, po tym co się stało, to sobie doczytajcie, bo to, wiecie, grubsza sprawa była, żeby to wszystko omówił nie w 15 minut, poleciał do rządzi. Do Izabeli, Izabel, nie? No, żeby tam wszystkie Izabele nie było, to będziemy ją Izabel nazywać. Nie? Izy fajne są, nie? Ale tak zastanówcie się dwa razy, czy akurat to i nie wybrać. <coughs> Izabel i powiedział swojej rządzi, a ona zaczęła straszyć proroka. Nie? Jak się to kończy, to później w drugiej Królewskiej, tam możecie sobie na początku zobaczyć, jej śmierć jest szczególnie, że tak powiem, wyeksponowana w Starym Testamencie. Także większość badaczy Biblii zgadza się, że chodzi o analogię do tamtej no, najgorszej, najgorszego, najgorszej pary królewskiej, którą to, to zwiedzenie w kierunku fałszywego Boga Baala właśnie reprezentowała. Izabel, czy Jezebel, nie, niech tak będzie, nie? Zresztą w lalce też nie jest za, za fajna ta. Także z dwóch powodów, zależy kto, czy bardziej humanistycznie, czy bardziej teistycznie, no to tak, tu nie za bardzo właśnie. Z, tu skojarzenia, no to przekleństwo, ale no cóż, poradzić. Zobaczcie, czym ona się zajmuje. Ona się zajmuje, jak gdyby, zwłodzeniem, Chrześcijan w tym kościele, w teatyze. No, wprost, zobaczcie, to jest napisane. Podaje się za prorokinię i naucza, i zwodzi sługi moje. Po co? By uprawiać wszeteczeństwo, tu, tu takie na K, nie? i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom, czyli prowadzić do jakichś fałszywych ofiar. Nie? No, długo byśmy mogli siedzieć w tym miejscu. Ale coś się stało z tym kościołem, że on się podzielił, można powiedzieć, na dwa. W nim są jeszcze, w mniejszości gdzieś na obrzeżach, ludzie, którzy kochają Jezusa Chrystusa, którzy są Mu wierni, ale na środku rozpycha się przy przyzwoleniu hierarchii tego Kościoła, czyli tam biskupów czy starszych, rozpycha, rozpycha się fałszywy kult. Który nawiązuje do bałwochwalstwa Starego Testamentu, który fałszywe ofiary składa Bogu i wciąga w to duchowe bałwochwalstwo tych fałszywych ofiar, niewinnych ludzi. No, długo bym jeszcze mógł mówić. Tu też jest to odejście, znaczy to nawiązanie do tej laski żelaznej. To jest też oczywiście rola Chrystusa, który kiedyś będzie rządził wszystkimi narodami jako pan, panów i król królów, ale to jest kościół, który zyskał też największą władzę. Tak jak zobaczcie kościół czasów przedostatecznych, Filadelfia, po ludzku niewielką masz moc. Ten kościół wydaje się potężny i e, odpowiedź kto w historii. No, odpowiada temu opisowi jest chyba dla każdego dość prosta. Tak, to jest Kościół rzymski. Kościół rzymski, szczególnie czasów średniowiecza. Szczególnie czasów średniowiecza. Tu piosenka Luther, film Luther po, po, no, polecam. To właśnie jest obraz tego kościoła. W, można powiedzieć apogeum swojej świetności. Papież w zbroi. W ubóstwie tłuszcza. Nie? No to tam dość oczywiste. Także tu nie słyszałem, żeby ktoś tutaj z badaczy Biblii protestował, że to jest opis Kościoła rzymskiego, czasów średniowiecza, czasów średniowiecza, niekoniecznie dzisiejszego, to żeby było jasne, nie, tu do dzisiejszego to, to raczej inna analogia będzie pasowała, kościół ostatni, ale. Kościół średniowiecza mniej więcej tak wyglądał, jak tu jest opisane. No, ale powiedziałem, że mam tu jeszcze kościół w zanadrzu, kościół w Sardes. Ten jest dosyć krótki. Przejdźmy teraz do niego i chwilę go omówię. A do anioła zboru, czyli kościoła, a do anioła kościołów w Sardes napisz. To mówi ten który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś trupem, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed Moim Bogiem. Pamiętaj więc czegoś się nauczył, i co usłyszałeś, i strzesz tego, i upamiętaj się: Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić. Będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi Żywota. I wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do kościołów, do zborów. No, widzicie, że Maluśki, kościół krótki, niedużo. Nie Treści. Zobaczcie trzeci werset. On jest myślę tutaj kluczowy, jeśli chodzi o zrozumienie natury tego kościoła. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego. Czyli jest to kościół, który kiedyś całkowicie jasno poznał naukę Jezusa Chrystusa. Nie? Ale od niej odstąpił ale od niej odstąpił. Tu wcześniej te wersety pokazuje. Zobaczcie, o uczynkach Jego niewiele jest mowy. Nie ma tu wiele mowy o takich jakiś wielkich czynach tego Kościoła dla Chrystusa. Nie? Jest tylko znam uczynki Twoje. Zobaczcie, ten Kościół w Tiatyrze, no to tam dziewiętnasty werset. Zobaczcie, ile opisów tego, tego, tych uczynków tam jest. Nie? Tutaj jest takie... No, coś niewiele, no coś tam było, ale nie ma tego wiele. Ale masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Wiąże to z tym, że ten Kościół kiedyś rzeczywiście poznał naukę Jezusa Chrystusa naukę dającą życie czyli co? Ewangelię o darmowym zbawieniu, o usprawiedliwieniu tylko z łaski, tylko w Chrystusie. Tylko przez miarę. Mówi wam to coś? Sola gratia, solus Christus, sola fide. Zobaczcie, to ten Kościół poznał. I coś zrobił dla Chrystusa. I wiele tego było, a potem zajął się sobą. Zapomniał o pracy dla Jezusa Chrystusa. Zapomniał o głoszeniu Ewangelii i gdzieś sobie wegetuje. Ma dobrą teologię. Masz, ma im, masz imię, że żyjesz, ale nie masz życia. To jest karnawał trupów, a nie kościół. Taki obraz tu się przedstawia. Tam gdzieś jakieś niedobitki, zobaczcie, masz kilka osób, które mają białe, nieskalane szaty. Kilka osób tylko. Jako wymienione w tym kościele, które należą do Jezusa Chrystusa. I teraz zagadka, jaki okres historii ten kościół reprezentuje. No niestety protestancki, niestety protestancki. Tu mówię, bibliści i historycy kościoła przyjmują, że jest to analogia do tak zwanych historycznych kościołów Reformacji. One wystartowały pięknie. One, można powiedzieć, odkryły. Pamiętaj więc, czegoś się nauczył i co usłyszałeś. Nie? To było kiedyś w tym kościele. To jest w ich teologii, w ich kodeksach, w ich katechizmach, w ich jakichś tam, nie wiem jak to się nazywa, te przymierza, czy, czy, czy różne takie rzeczy. Macieju, pamiętasz te nazwy? Jaki to jest? Brakuje mi tego słowa. Porozumienia takie tam się zbierała, ta protestancka szlachta Niemiec, i tam jakieś wyznania, wyznania formułowali, wiary i tak dalej. To wszystko oni mają w dokumentach. I to są w większości prawdziwe, dobre rzeczy, zgodne z Biblią. Ale życia tam już nie ma. Masz imię, że żyjesz, a jesteś trupem. Dlatego zaraz potem jest list do Kościoła. Filadelfii, ale nie się zajmiemy jutro. Swo wód fan jest latario dla... Latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Kiedy czuję lęk, myślę, że zgubiłam się. Wiem, że ty jesteś.